dawno w tym gabinecie i to jest wasza zasługa, więc naprawdę to świadczy o randze waszych sukcesów. Bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz chciałbym wam serdecznie pogratulować tych rewelacyjnych wyników. Wam, całemu zespołowi, trenerskiemu, prezesom tego klubu, który rzeczywiście ściąga młodzież, dzieciaków i potrafi wyłuskać takich mistrzów i takie gwiazdy, które naprawdę błyszczą nie na arenie polskiej, ale na arenie tutaj europejskiej i światowej. Więc naprawdę mamy się czym poszczycić, jesteśmy z was dumni. Życzę wam oczywiście jak najlepszych wyników w przyszłości. Życzę też, myślę, występów olimpijskich. Olimpiada już się zbliża dużymi krokami, więc naprawdę cały grudziąc wam kibicuję. I czekamy na kolejne wasze sukcesy. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Tak, to był pierwszy medal zdobyty na Mistrzostwach Europy w ogóle dla kadry polskiej ze wszystkich dyscyplin, także w sprincie drużynowym otworzyłyśmy z koleżankami z kadry worek medali dla polskiej reprezentacji. To był właśnie zdobyty w sprincie drużynowym pierwszy medal. A ten na zakończenie Mistrzostw Europy w konkurencji indywidualnej. To jest srebro. W linie, tak, konkurencja również olimpijska, srebro. Także koleżanka. Te dwa medale smakują jak złoto. Te medale obydwa są z Mistrzostw Świata z Izraela. Ten jest srebrny z konkurencji Omnium, to jest wielobieg, który składa się z czterech wyścigów, to jest konkurencja olimpijska, a ten no to jest złoto z wyścigu Scratch. No byłem osobiście z Mają i z całą ekipą dekolarską na Mistrzostwach Świata w Izraelu. Oglądać wyścigi Mai na żywo to jest naprawdę wielkie emocje i szacunek tutaj dla Mai i dla Uli za te wyniki, emocje i za wszystko dziękuję. Panie dyrektorze. Duma nas wspiera tutaj, że mamy w swoich szeregach tutaj to są uczennice właśnie pana dyrektora. I są takie uczennice, które naprawdę udowadniają to, że warto w nas inwestować. Dziękuję jednocześnie tutaj pani wiceprezydent, która jest odpowiedzialna za oświatę, za to, że dano nam szansę zbudowania kolejnej klasy sportowej. I tutaj mamy ten odwrót, że już uczniowie z gruziąskich szkół podstawowych nie będą uciekać do innych miast, a wręcz odwrotnie, będą przybywać do nas.